Od czołgu, który potrafił latać, po czołg najmniejszy na świecie. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najdziwniejszych czołgów, w które trudno Wam będzie uwierzyć. Numer 10. Oto Antonow A-40, ważący ponad 4 tony radziecki czołg latający z okresu II wojny światowej. Niestety muszę Was zmartwić, czołg nie strzelał z powietrza. Byłby to naprawdę przerażający widok. Głównym zamysłem produkcji natomiast było holowanie takich czołgów niczym szybowców przez inne samoloty na pole walki. Po wylądowaniu za linią frontu i zdjęciu konstrukcji, dopiero wtedy czołg był gotowy do walki. Numer 9. Bigfoot Fast Trax to nic innego jak hybryda Forda Aerostara z jugosłowiańskim czołgiem M84. Ten niezwykły pojazd wyprodukowany został przez drużynę Bigfoot 4x4 i przez wiele lat służył jako największa atrakcja na pokazach monster trucków. Potrafił skakać, rozjeżdżać inne auta i przede wszystkim super wyglądać na zdjęciach. Wyobrażacie sobie używać takiego czołgu na wojnie? Numer 8. ZU-2906 to jeden z najbardziej niezwykłych rosyjskich czołgów. W przeciwieństwie do typowych czołgów, ten zamiast gąsienic napędzany był przez dwie olbrzymie śruby, umożliwiające mu poruszanie się po obszarach wyjątkowo niedostępnych, wliczając w to bagno oraz wodę. ZU czy ZIU nie służył jednak do walki, a w głównej mierze do transportowania powracających kapsuł kosmicznych. Numer 7. Brytyjska armia zapragnęła pewnego razu zgrabnego czołgu, który byłby w stanie strzelać ponad przeszkodami. I tak powstała tak zwana modliszka. Prototyp z 1944 roku, bazujący na najpopularniejszym pojeździe opancerzonym II wojny światowej, Universal Carrier. Jeśli byście się zastanawiali, tak, w środku wciąż znajdowało się miejsce dla dwóch żołnierzy, którzy mogli jedynie leżeć na brzuchu. Numer 6. Nie, to nie pojazd do orania pola czy zbierania kukurydzy, ale jesteście blisko. M4A2T10 z nadwoziem zamontowanym 1,5 metra nad ziemią to specjalny rodzaj amerykańskiego czołgu średniego stworzony do oczyszczania pól z min czy moździerzy. Czołg żartobliwie nazywano naleśnikiem. Potraficie zgadnąć dlaczego? Numer 5. Naleśnik to i tak nic w porównaniu do iście szatańskiego pomysłu, na jaki wpadli Rosjanie w latach 40. Na podwoziu sprawdzonego i cenionego czołgu T-54 postanowili oni zamontować silnik odrzutowy z myśliwca MiG-15. Cały wynalazek możecie porównać do dmuchawy na liście, tyle że w roli liści występowały tu miny lądowe, które wręcz były wydmuchiwane z ziemi za pomocą potężnego strumienia powietrza. Numer 4. To zdjęcie przedstawia rzekomo najszybszy czołg w historii, zaprojektowany przez amerykańskiego inżyniera samochodów wyścigowych Johna Waltera Christie, który, jak możecie się domyślić, gustował w zawrotnych prędkościach. Jego czołg osiągał ponad 160 km na godzinę, w co naprawdę trudno wierzyć, biorąc pod uwagę jego masę. Czołg w ilości 100 sztuk został sprzedany japońskiej armii. Numer 3. Wydawałoby się, że czołg powinien wzbudzać strach, a jednocześnie podziw. Co więc powiecie na to? Prawdopodobnie najmniejszy załogowy czołg na świecie, zwany tankietką. Produkowany przez Brytyjczyków jeszcze przed II wojną światową. Nie posiadał wieży, uzbrojony w zaledwie karabin maszynowy. Założę się, że żołnierz, któremu przypadał dyżur w tej zabawce, zapewne stawał się obiektem żartów w całej jednostce. Numer 2. Zapewne znacie markę Chrysler, znaną w szczególności z eleganckich, prestiżowych samochodów. Cóż, kiedy Chrysler zabrał się za czołgi, nie mogło być inaczej. Oto Chrysler TV-8. Niestety niezrealizowany projekt amerykańskiego czołgu, przeznaczonego do działań podczas wojny atomowej. Docelowo pojazd miał być napędzany miniaturowym reaktorem jądrowym. Jego ogromna wieża miała zapewniać mu pełną pływalność, a niska masa łatwość transportu powietrznego. Nie wiem jak dla Was, dla mnie wygląda trochę jak czołg z wodogłowiem. Numer 1. Ten okrągły czołg, zwany Kugelpanzer, możecie znaleźć na wystawie w jednym z podmoskiewskich muzeów. Kugelpanzer w dosłownym tłumaczeniu znaczy czołg w kształcie piłki. I nie jestem do końca pewny, czy kiedykolwiek był w praktycznym użyciu. Niektóre źródła mówią, że w 1945 roku został wysłany do Japonii w ramach programu wymiany technologicznej. Okej, tym technologicznym jak Wojtek i Ireneusz akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. A jak już mówimy o czołgach, skoro w ogóle dotrwaliście do samego końca tego odcinka, to znaczy, że temat ten na pewno Was interesuje. Tym bardziej chciałbym zaprosić Was do rejestracji swojego konta w grze World of Tanks. W opisie pod tym filmem przygotowałem dla Was link ze specjalnym kodem zaproszeniowym, dzięki któremu już na samym wstępie gry otrzymacie czołg T-127.
7, konto premium ważne aż 7 dni oraz 500 jednostek złota. Zaznaczam, że kod ważny jest tylko dla graczy, którzy zarejestrują swoje konto po raz pierwszy. Więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrania w tę kultową grę, teraz macie ku temu idealną okazję. Od razu uspokajam, że WoT to gra całkowicie darmowa, nie musicie w niej za nic płacić. Do dyspozycji macie ponad 450 pojazdów, od czołgów lekkich, średnich i ciężkich, aż po niszczyciele czołgów, z okresu od I wojny światowej, aż po zimną wojnę, w tym również czołgi pochodzące z Polski. Z ciekawostek dodam, że w 2013 roku gra pobiła światowy rekord Guinnessa w kategorii największej liczby jednocześnie zalogowanych graczy. To chyba wystarczający powód, aby nie przejść obok tej gry obojętnie, co? Jeszcze raz zapraszam Was do skorzystania z kodu zaproszeniowego, tymczasem ja się z Wami żegnam, odsyłam jeszcze do moich innych odcinków, w tym najnowszej animacji na kanale Polish Sausage, która ku mojemu zaskoczeniu od kilku dni okupuje pierwsze miejsce w YouTube'owej karcie na czasie. Jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia jutro, cześć!